Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, znowu po dłuższej przerwie. No ale teraz myślę, że już powrócę normalnie do takiego nagrywania filmów, bardziej można powiedzieć czasowo, że częściej po prostu będą mi teraz występować, bo są wakacje, więc znaczy no zaczynają się teraz wakacje, więc na pewno tych filmów teraz będzie trochę więcej. A dzisiaj chciałem wam przedstawić recenzję nowego pokrowca do Nexusa 7 od firmy Nilkin. I tak przejdźmy do samego wykonania etui, czyli z tyłu mamy taki, na początku to jest taki jakby naklejona skóra, tylko teraz nie wiem, czy to jest właśnie skóra ekologiczna, czy naturalna, ale raczej bym powiedział, że to jest skóra ekologiczna. W każdym bądź razie jest bardzo miła w dotyku. No i tak, i to jest naklejony taki plastikowy korpus, jak tutaj widzicie. I to wszystko nakładamy na nasz telefon. Wadą takiego korpusu, co już mogę powiedzieć na pewno, że jest to, że tutaj poodsłaniane mamy na przykład tutaj górę, a także, przepraszam, dół, a także górę. Przez co ta ramka chociażby jest narażona na jakieś uszkodzenia, otarcia i to na pewno nie jest miłe, ale jeśli się dba o urządzenie, to oczywiście nic tutaj nie powinno się dziać. A na przodzie mamy takiego jakby covera, tak jak nazwa tego etui Smart Cover. No i z takiej fajnej rzeczy, co możecie teraz zobaczyć, że jeśli podniesiemy wieczko, to po prostu budzi nam się nasz tablet, jakby ekran się wybudza, a także jak zamkniemy, możecie zobaczyć, o, przygasa i on się automatycznie wtedy blokuje. Więc to jest bardzo, naprawdę chyba najfajniejsza rzecz we wszystkich pokrowcach, jakie miałem do tej pory do Nexusa 7. No i oczywiście on jest z zewnątrz pokryty właśnie tą skórą i tu we wnętrzu mamy właśnie mikrofibrę, która powinna czyścić nam nasz ekran. Niestety ja zauważyłem, że no zbiera się na niej ten brud właśnie i to potem na ekranie zostaje, więc nie wiem, czy można to zaliczyć jako wadę. Dla mnie jest to troszeczkę właśnie wadą, że to w zasadzie, no, w zasadzie czyści odciski palców, ale zostawia kurz po sobie. No i też funkcją tego etui jest taki stand, czyli odblokuje sobie urządzenie. No i możemy go sobie postawić w dwóch pozycjach. W takiej pozycji jest to pozycja wygodna do pisania na przykład. Bardzo wygodnie się pisze tutaj, możecie zobaczyć. I tutaj z tyłu. I z wad tego to jest to, że to nie jest do końca sztywne niestety. I jak czasami coś tam poruszamy urządzenie, to potrafi po prostu wypaść. A najbardziej w drugiej pozycji, w jakiej możemy ułożyć nasze urządzenie, jest to taka pozycja. No rzadko mi się udaje to odpowiednio postawić, żeby to się trzymało. No zobaczcie. Stawiam. No teraz mi się udało, ok. Ale co robię, jak przesunę? Leży wszystko. Więc ta pozycja no, jest niedopasowana troszeczkę przez konstruktorów tego pokrowca. Ale ta pierwsza, jaką wam pokazałem, czyli ta wygodna do pisania, jak najbardziej jest użyteczna. Natomiast druga, no niestety, no rzadko da się po prostu to odpowiednio ustawić. Tak więc myślę, że możemy przejść do podsumowania, bo to oczywiście wiecie, że na wycięcia wszystko jest tu ok. I przejdźmy do plusów. Plusem jest na pewno jego cena, ponieważ ona wynosi na Allegro w tej chwili nowe, to kosztuje około 99 zł, więc na takie etui to jest całkiem, myślę, przyzwoita cena. Kolejną zaletą jest to, że mamy tutaj to wybudzanie. No i z minusów, no to oczywiście tam drobne te niedoróbki w kwestii wykonania tego standa, a tak to naprawdę polecam to etui. I tak jak powiedziałem, jest to najlepsze etui, jakie do tej pory było mi używać na Nexusie 7. Więc dziękuję za obejrzenie. Jeśli oczywiście spodobał wam się ten film, to możecie zostawić łapkę w górę. A także jeśli nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to was serdecznie zapraszam do tego. Dzięki, na razie, pozdrawiam was, cześć.